Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 17.30. Zapraszamy do obejrzenia programu telewizji Żerardowskiej, a w nim obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego w Żerardowie, porozmawiamy o bezpiecznych wakacjach, zapoznamy się z postępem prac przy budowie podwórka Nivea. Odwiedzimy kolejny odcinek rzeki Pisi Gongoliny. W sobotę 1 sierpnia obchodziliśmy w Żerardowie 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralne uroczystości rozpoczęła msza w kościele świętego Karola Boromeusza. Gromadzimy się w tym kościele na mszy świętej w rocznicę Powstania Warszawskiego. Niezwykle krwawa karta w historii Polski, naszej ojczyzny. Dobrze, że pamiętamy, jaką cenę trzeba było zapłacić za powrót Polski na mapę Europy, za wolność. Chciałbym do serca przytulić i pozdrowić serdecznie wszystkich, którzy dziś czuli się wezwani, by być na tym przy świętym, by powierzyć poległych Panu Bogu, by otrzymali niewiadomcy wieniec chwały w niebie. Chciałbym przywrócić do serca żołnierzy Armii Krajowej i Samopaski, które stracają ich formację wojskową. Cieszę się, że są wśród nas, są żywymi świadkami tej historii, którą przeżywamy. Ksiądz w homilii podkreślił bezmiar ofiarności i męstwa powstańców. Nas uczucie podziwu, które każe nisko pochylić czoło przed męstwem bojowników i ofiar. To ofiary ci bojownicy wykazali światu, do jakich wyżyn wznieść się potrafi bohaterstwo zrodzone i podtrzymywane przez owo tak szlachetne poczucie honoru człowieka i przez silne przekonanie wiary chrześcijańskiej. Uczestnicy mszy udali się pod pomnik żołnierzy Armii Krajowej, gdzie złożyli hołd poległym. Wiceprezydent Dariusz Kaczanowski odczytał specjalne przesłanie prezydenta Wojciecha Jasińskiego. Jak co roku, 1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17, w całym kraju syreny alarmowe przypominają o godzinie W, godzinie wybuchu Powstania Warszawskiego. To czas, w którym zamiera cała Polska, by minutą ciszy uczcić pamięć o tym największym zrywie wolnościowym w historii II wojny światowej. My, żerardowianie, również spotykamy się tu dziś przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej, by skierować swoje myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za Warszawę, za wolność, za niepodległość. Powstanie warszawskie to 63 dni samotnej krwawej walki powstańców
z przeważającymi siłami niemieckimi zakończoną klęską. W wyniku nalotów, ostrzałów, masakr wyrządzanych przez oddziały niemieckie i ciężkich warunków bytowych zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Po upadku powstania Martwa Warszawa jeszcze przez kilka miesięcy była rabowana, burzona i palona przez Niemców. Te tragiczne karty naszej historii niosą za sobą przesłanie, które powinno być mottem naszego życia. Nigdy więcej wojen. Szerzmy patriotyzm poprzez wspólną pracę i poświęcenie dla ojczyzny, a nie poprzez spory w obronie własnych, jedynych słusznie idei. Możemy się różnić, ale nawiązując do słów Cypriana Kamila Norwida, różnimy się pięknie w poszanowaniu godności drugiego człowieka. Takiego przejawu patriotyzmu z pewnością oczekiwaliby od nas ci, którzy w imię wolności poświęcili to, co najcenniejsze, swoje życie. Edward Dębiński przybliżył zgromadzonym historię Armii Krajowej. Armia Krajowa prowadziła różne formy walki, unikała jednakże bardzo głośnych, błyskotliwych akcji, które pociągały za sobą wiele ofiar. Natomiast częściej stosowała sabotaż, który był również dokuczliwy dla Niemców, jak dywersja, która pociągała za sobą, jak powiedziałem, już ofiary. Oddziały partyzanckie, już powiedzmy niepodległości, czy delegatury sił zbrojnych, czy WiN-u, walczymy w dalszym ciągu około 10 lat, a następnie Polacy prowadzili dalszą walkę przez lat 51, już w innej formie, w postaci strajków, demonstracji, które w końcu przyniosły Polsce ukochaną w niepodległość. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mnie ukonie próżną wzrok. O cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Zgromadzeni złożyli pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Jako pierwsza złoży reprezentacja Światowego Związku Armii Krajowej. Dziękuję. Pan prezydent Dariusz Kaczanowski w imieniu pana prezydenta Wojciecha Jasińskiego i naszego miasta Żyrawa. Związek Solidarność z panem przewodniczącym Bogdanem Zielińskim. Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa przewodniczącym panem Mieczysławem Gabrylewiczem. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwość, oddział Żyrardów. Thank you.
przedstawiciele powiatu żeradowskiego, pan wicestarosta Grzegorz Dobrowolski i pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu, pan Krzysztof Dziwisz. Mariusz Rzepecki w imieniu klubu Platforma dla Żyrardowa Rady Miasta Żyrardowa. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nowy Żyrardów. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z panem wiceprezesem Marianem Krzyżowskim. Mieszkańcy Żyrardowa, przedstawiciele, kibice Legii. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji. Pan komendant Andrzej Oklesiński, Powiatowej Komendy Straży, Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Przedstawiciele Straży Miejskiej w Żyrardowie z panem zastępcą komendanta Straży Miejskiej, panem Zbigniewem Witańskim. Mieszkańcy upamiętnili tablicami miejsca, gdzie Niemcy zamordowali Żyrardowian, żołnierzy AK, Eugeniusza Janusza i Edwarda Tomaszewskiego. Niech ta tablica będzie symbolem dla tych wszystkich, którzy tu na terenie Żyrardowa zostali zamordowani przez Wehrmacht, SS i żandarmerię. Niemcy zamordowali też żyrardowskie dzieci, braci Leszka i Sławka Cudnych. W tym miejscu w połowie października dwóch żołnierzy dywersji Armii Krajowej wykonywało swoje zadanie i po wykonaniu zadania wycofywali się na rowerach w kierunku północy. Żołnierze tu stojący w szkole Staszyca, żołnierze Wehrmachtu, zaczęli ich gonić, dogonili ich po kilku kilometrach i rozpętała się strzelanina. Zginął wtedy jeden żołnierz Wehrmachtu, drugi został ranny i ranny, bardzo lekko ranny został z Krowaczewski. 16 na 17 w nocy żołnierze Wehrmachtu z tego garnizonu przeszli do końca ulicy Narutowicza, do tak zwanego domu Chodaka, weszli na drugie piętro do mieszkania lekarza Cudnego. Tam zastali dwóch chłopców, dzieci. Wyprowadzili ich, przyprowadzili tu na to miejsce i zastrzelili. Artystami Katarzyna Kalisz-Kędziorek, sopran, Piotr Kędziorek, baryton
Gabriela Machowska, Kopiec, fortepian. Chcielibyśmy wspólnie uczcić tę 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, uczcić koncertem. Koncertem wypełnionym muzyką polską. Usłyszycie Państwo zatem głównie pieśni, właściwie przede wszystkim pieśni. Pieśni na głos z fortepianem. Pieśni czterech wybitnych polskich kompozytorów. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Mieczysław Karłowicz i Stanisław Niewiadomski. Ale usłyszycie Państwo też piosenki powstańcze, które 71 lat temu towarzyszyły Warszawie, jej mieszkańcom i powstańcom. Thank you.
W miesiącu sierpniu będzie rozpoczęty proces realizacji tej inwestycji, jaką jest podwórko Nivea. My jeszcze w tym roku chcemy zrealizować takie urządzenia do ćwiczeń plenerowych, popularnie zwanych street workoutem. I to są te dwa elementy, które jeszcze w tym roku chcemy zrobić. Dodatkowo w tej chwili robiony jest projekt na wymianę oświetlenia dla tego całego terenu. Także jeszcze w tym roku częściowo zostanie wybudowane to oświetlenie. Mam nadzieję również, że ze względów bezpieczeństwa pojawi się tam przynajmniej jedna kamera w ramach systemu monitoringu miejskiego, jak też częściowo wybudowane zostaną ścieżki dla pieszych. W tej chwili Miejski Zespół Urbanistyczny po konsultacjach społecznych wykonał praktycznie projekt tego miejsca. Miejsce jest, powiedziałbym, bogato wyposażone, jeśli chodzi o rekreację i wypoczynek. W związku z tym koszty urządzenia tego terenu docelowo też będą wysokie. Równolegle miasto będzie się ubiegać o możliwość dofinansowania realizacji tej inwestycji ze środków zewnętrznych jako kolejny etap rewitalizacji naszego miasta. Jakie koszty przewiduje miasto? No, są to koszty moim zdaniem w tej chwili rzędu kilku milionów złotych i oczywiście jednorazowo w naszej sytuacji finansowej byłoby to zadanie trudne do realizacji, dlatego pewne elementy będziemy etapować, a tak jak powiedziałem, będziemy również ubiegać się w międzyczasie o możliwość dofinansowania tej inwestycji. Jeżeli takie dofinansowanie się pojawi, automatycznie czas wykonania tego ekoparku na nowo znacznie się skróci. Jak co roku wojewoda mazowiecki zainicjował również w tym roku akcję Bezpieczne Wakacje. Bezpieczne Wakacje to bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, ten zorganizowany, ale także, a może przede wszystkim ten indywidualny w takich miejscach jak chociażby tutaj nad Zalewem Żyrardowskim. To bezpieczeństwo dotarcia w miejsce wypoczynku, a więc rolę służb policyjnych w nadzorze komunikacyjnym, w ruchu drogowym, to również bezpieczne zachowania. Zachowania w miejscach takich jak tu, a więc płytka wyobraźnia, broń Boże alkohol i słońce, broń Boże alkohol i skoki do wody i pływanie w wodzie. Ale dzisiaj to nie tylko alkohol, to także innego rodzaju środki, nazwijmy je dopingujące czy dopalające jak dopalacze. To także wreszcie zachowania w grupie, czasem nieodpowiedzialne. Bezpieczne wakacje to także sposób na zdrowe żywienie, tak zbiorowe w miejscach wypoczynkowych, ale także indywidualne. To wreszcie moment na właściwe korzystanie z ruchu, aktywności fizycznej, ze sportów. To także ryzykowne zachowania w sytuacjach używania różnego rodzaju sprzętu sportowego, ale i ekstremalnych form wypoczynku, które coraz bardziej popularne się stają. Wreszcie bezpieczne wakacje to także wyobraźnia dorosłych, to wyobraźnia pracodawców, to także ożywiony okres, pamiętajmy, zarówno prac drogowych, czasem budowlanych, ale również polnych, rolnych i różnego rodzaju zbiorów, gdzie też młodzież chętnie znajduje swoje miejsce i zatrudnienie, bo na każde wakacje warto dorobić, więc to również bezpieczeństwo pracy, takiej pracy dorywczej, która w okresie wakacyjnym się pojawia. Tak więc wiele inspekcji, służb w powiecie i województwie ma zajęcie, również Państwowa Inspekcja Sanitarna w tym zakresie, współpracując z Komendą Policji, z nadzorem budowlanym, z Inspekcją Weterynaryjną. Cały czas prowadzi bieżący nadzór nad tym, aby wakacje upływały w spokoju, we właściwych warunkach, bezpiecznych warunkach zarówno wypoczynku, jak i rekreacji, sportu i wreszcie, żebyśmy wszyscy na koniec wakacji z
należytą siłą z naładowanymi słońcem akumulatorami mogli powrócić do naszych obowiązków szkolnych, zawodowych i innych. Dlatego życzymy wszystkim, aby te wakacje upłynęły podobnie jak poprzednie, spokojnie, żeby nie było tutaj zdarzeń, które będą wszyscy potem źle wspominać. Spokojnych wakacji życzymy Państwu. Pamiętajmy, że wakacje to doskonały czas dla włamywaczy. Często zdarza się, że sprawcy mają ułatwione zadanie, właściciel mieszkania zostawia otwarte drzwi wejściowe. Przestępca może wykorzystać nieuwagę domowników, a pozostawione przedmioty mogą stać się dla niego łupem. Do serii kradzieży takich właśnie doszło na terenie Żyrardowa w minionym tygodniu. W ciągu jednego dnia otrzymaliśmy kilka zgłoszeń od osób pokrzywdzonych. Już około godziny 6 rano 28 lipca nieznany sprawca, wykorzystując otwarte okno, dostał się do wnętrza wolno stojącego domu, skąd ukradł dwa laptopy, złotą biżuterię oraz gotówkę. Straty, jakie spowodował, to ponad 6 tysięcy złotych. My zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu dopiero po godzinie 15 tego dnia, gdzie już tak naprawdę ciężko było zebrać ślady. Do kolejnego przestępstwa doszło kilka godzin później. Nieznany sprawca, wykorzystując pozostawienie przez pokrzywdzoną otwartych drzwi wejściowych oraz jej nieuwagę, ponieważ mieszkanka była w tym momencie w domu, ukradł z przedpokoju torebkę z dokumentami i innymi drobnymi przedmiotami. My się bardzo często spotykamy z tego rodzaju kradzieżami. Podobne zdarzenie miało miejsce około godziny 19 tego dnia. Sprawca, wykorzystując nieuwagę 84-letniego mieszkańca Żyrardowa, ukradł z jego mieszkania kilka tysięcy złotych. Przede wszystkim radzimy, żeby zawsze zwracać uwagę na to, czy kiedy wychodzimy z domu, zostały zamknięte wszystkie okna i drzwi. Drzwi wejściowe powinny być zamknięte na zamek, również wtedy, kiedy jesteśmy w domu. Natomiast okno, tak zwane uchylne, kiedy jest otwarte, często pomaga sprawcy dostać się do wnętrza mieszkania. Także zwróćmy uwagę i na nie. Ja przypominam też o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Są wakacje, teraz znów mamy zapowiedź upałów. To też przestrzegam wszystkich przed kąpielą pod wpływem alkoholu. Jak również przypominam, że w tej chwili w powiecie żyrardowskim jest jeden zbiornik przeznaczony do kąpania się. Jest to miejsce wyznaczone na terenie Zalewu Żyrardowskiego. Około godziny 16 oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Józefów doszło do wypadku. Na miejsce został wysłany patrol ruchu drogowego, który tutaj potwierdził zdarzenie. Jak ustalili policjanci, pojazd jadący w stronę Żyrardowa, pojazd marki Ford Focus, z nieznanych przyczyn na chwilę obecną zjechał na przeciwległy pas, w wyniku czego doszło do zderzenia bocznego z pojazdem marki Opel Meriva. Następnie pojazd marki Ford Focus został odbity, uderzył w drzewo. Tutaj poniosła śmierć pasażerka jadąca Fordem Focusem, według naszych ustaleń matka mężczyzny, który kierował pojazdem. Na miejscu w tej chwili pracują policjanci, jak mówiłam, z referatu ruchu drogowego, jak również z Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Nadzoruje ich pracę prokurator. W tej chwili badane są wszelkie okoliczności, w jakich doszło do tego wypadku. W tej samej chwili doszło do drugiego nieszczęśliwego wypadku na drodze krajowej numer 50, na wiadukcie nad drogą krajową numer 8 doszło do wypadku, w którym zderzyły się Volkswagen Golf oraz pojazd marki Scania. Tutaj kierujący oraz pasażerka z pojazdu marki Volkswagen Golf trafili do szpitala. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie poszukują osób pokrzywdzonych, które zostały oszukane przez 63-letniego mężczyznę wyłudzającego pieniądze. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów we wtorek 28 lipca około godziny 16 na terenie gminy Wiskitki, w niespełna godzinę po tym, jak wyłudził pieniądze od 84-letniej mieszkanki gminy Wiskitki. Wcześniej mężczyzna ten usiłował wyłudzić gotówkę od 71-letniej mieszkanki tej gminy. Według zeznań sprawca zgłosił się do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej i zapukał do jej drzwi, oświadczając, że jest sekretarzem z ZUS-u.
Poprosił o ostatni odcinek renty lub emerytury. Gdy kobieta okazała mu dokument, mężczyzna poinformował ją, że w wyniku przeprowadzonej kontroli w ZUS ustalono, że zgłaszająca ma nadpłatę otrzymywanego świadczenia w wysokości 140 tysięcy złotych na koncie ZUS. Ponadto nadpłata ta miała zostać jej wypłacona w najbliższych miesiącach wraz z rentą w trzech transzach. Jedyny warunek, jaki musiała spełnić kobieta, to przekazanie mężczyźnie kilku tysięcy złotych w gotówce tytułem kaucji. Pokrzywdzona przekazała sporo mniejszą kwotę, jednak mężczyzna pobrał pieniądze, po czym odjechał wraz z czekającym na niego w samochodzie kolegą. Podczas okazania w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie mężczyzna został jednoznacznie wskazany przez pokrzywdzonych jako sprawca tego oszustwa. Drugi mężczyzna, kierowca, będzie odpowiadał w postępowaniu jako świadek przestępstwa. Jak ustalili policjanci, 63-latek od 2011 roku był już karany za szereg podobnych przestępstw na terenie całej Polski. Był również poszukiwany m.in. przez prokuraturę rejonową w Krośnie, Kraśniku, Puławach, Świdniku, Lublinie, Leżajsku, Rzeszowie, a także przez policję. Mężczyzna dopuścił się szeregu oszustw i ich usiłowań. Z uwagi na prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości również posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Obecnie powinien przebywać w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Mężczyzna w naszej komendzie usłyszał dwa zarzuty, to jest recydywy oszustwa oraz jego usiłowania, i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje do 8 lat kary pozbawienia wolności. My szukamy w tej chwili innych osób, które mogły zostać w podobny sposób poszukane, pokrzywdzone przez mężczyznę. Osoby takie proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji lub pod numerem telefonu 112 lub 997. Zapewniamy anonimowość. Podam teraz rysopis sprawcy. Jest to mężczyzna podający się za pracownika ZUS w wieku 63 lat, z wyglądu około 50-55 lat, średniej budowy ciała, około 175 cm wzrostu, włosy siwe, proste, z łysiną czołową. Mężczyzna ten nosi okulary korekcyjne, bez zarostu, ubrany schludnie. Drugi mężczyzna, kierowca, który oczekiwał na 63-latka, jest w wieku około 39 lat, z wyglądu około 40-45 lat. Jest to mężczyzna średniej budowy ciała, ciemnej karnacji, około 180 cm wzrostu, włosy ciemne, bez zarostu. Obaj mężczyźni poruszali się samochodem marki Renault Laguna Kombi koloru ciemnego na lubelskich numerach rejestracyjnych. Nie wszyscy mogą wyjechać na urlop i zabrać ze sobą dzieci. W Żyrardowie istnieje możliwość poprawienia kondycji i zdobycia odporności bez konieczności wyjazdu. Postanowiliśmy odwiedzić Grotę Solną. W jaskini solnej można się zrelaksować. Mogą fajnie spędzić czas rodzice z dziećmi. Rodzice odpoczywają na wygodnych leżakach, słuchają muzyki relaksacyjnej, a dzieci w tym czasie bawią się w piaskownicy solnej. Piaskownica solna jest bardzo zdrowa, dlatego że posiada jod. Jaskinia solna jest to pokój cały w soli, można tak powiedzieć. Na podłodze mamy 2 tony soli przywiezionej z Kłodawy. Na ścianach są bryły solne z Pakistanu. Dodatkowo płynie sól jeszcze w tężni i w kaskadzie, w takim wodospadzie. I bardzo fajne są te jaskinie solne, dlatego że wszyscy przyswajamy jod jednocześnie też właśnie z tych kaskad i z tężni. Nie tylko z soli, tak? Dzieci też bawiąc się z solą właśnie przyswajają jod z tego pyłu solnego, który tworzy się podczas zabawy. I jest on właśnie bardzo zdrowy i bardzo wartościowy. No i przede wszystkim pobyty w jaskini solnej podnoszą odporność. To jest główna zaleta jaskiń solnych. Jedna wizyta w jaskini solnej, 45-minutowa, równa jest 3 dniom nad morzem. Pobyty w jaskini solnej wzmacniają odporność organizmu. Wystarczą 3 wizyty w miesiącu, żeby nasz organizm na tyle przyswoił jod, żebyśmy nie chorowali jesienią na grypę, na przeziębienia. Bardzo ważne są też wizyty na jesieni, szczególnie od września do nawet do grudnia, tak? Bo wtedy największa jest zachorowalność, szczególnie dzieci, na grypę. Dlatego zapraszamy małżeństwa z małymi dziećmi, które właśnie będą mogły czerpać jod i wzmacniać odporność. Pobyt w Grocie Solnej pomaga przede wszystkim na drogi oddechowe.
na wszelkie schorzenia dróg oddechowych, dodatkowo na wszelkie depresje, nerwice, dlatego że tutaj możemy się wyciszyć, zamykamy pokój i jesteśmy zupełnie w innym środowisku, gdzie możemy po prostu odpocząć, zrelaksować się, przenosimy się do innego świata, można tak powiedzieć. Przeciwwskazania pobytowi w jaskini solnej to przede wszystkim nadczynność tarczycy, czyli za dużo jodu w organizmie. Osoby z niedoczynnością tarczycy pobyty wskazane są codziennie, tak, bo mają za mało jodu. Osoby z nadczynnością nie powinny przychodzić do jaskini. Nie zalecamy też wizyt osobom, które mają gorączkę. Nawet 37, tak jak dzieci, czasami wizyty w jaskini nie są wskazane. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Żyżardowa i okolic, uruchomiliśmy promocję w jaskini solnej na okres sierpnia i września, kiedy dzieci płacą tylko 3 zł za seans w jaskini solnej, 45-minutowy. Chciałabym dodać, że zapraszamy też rodziny wielodzietne, dlatego że mamy program 3+, czyli trzecie dziecko wchodzi gratis do jaskini solnej. Zapraszamy. W naszych wędrówkach z biegiem Pisi Gongoliny dotarliśmy do obiektu położonego poniżej zbiornika wodnego Ruda, zwanego dawniej historycznie Stawem na Rudzie. Jest to próg wodny, który został zmodernizowany w latach 70. XX wieku. Dlaczego? Otóż koryto rzeki Pisi Gongoliny od zbiornika wodnego Ruda, który znajduje się tam w głębi, rozdziela się na dwa oddzielne koryta rzeczne. Historycznie to prawe koryto rzeczne, położone głębiej, ono służyło zaopatrzeniu wielkich zakładów przemysłowych miasta Żyżardowa i właściwie już w XIX wieku, pod koniec XIX wieku zostało przekształcone w kanał przemysłowy, którego podstawowym celem było, tak jak powiedziałem, zaopatrzenie w wodę wielkiego przemysłu Żyżardowa. Natomiast to koryto rzeczne, przy którym w tej chwili znajdujemy się, na którym zbudowano ten próg, stanowiło koryto, nazwijmy to, rezerwowe, którym nadwyżka wody przepływała. Ono było naturalne, to koryto, aż do okresu międzywojennego, kiedy to w ramach robót publicznych zostało uregulowane, pogłębione i częściowo zmieniono jego bieg już w samym mieście Żyżardowie. Zrobiono go dlatego, że to koryto rzeczne było bardzo kapryśne, nie poddane było żadnej regulacji, nie było tu żadnych urządzeń piętrzących, w związku z tym woda wylewała tutaj często i zalewała pobliską dzielnicę pod las i osadę młyńską, bo tak tutaj ta dzielnica miasta często jest nazywana, czy zajmująca się zatorami PKP tutaj właśnie, gdzie się znajdujemy. Częste były te powodzie. W związku z tym taka potrzeba istniała, żeby to koryto regulować. Ale wracając do samego progu. Próg jest dość starym urządzeniem. Ono już funkcjonowało na przełomie XIX i XX wieku. Dlatego, że chodziło tutaj o właśnie zwiększenie przepływu w tym drugim korycie rzeki, a więc wymuszenie tutaj pewnego piętrzenia i kierunku wody w kierunku zakładów winiarskich. W latach 70. XX wieku na zlecenie zakładów przemysłu winiarskiego w Żyżardowie wybudowano ten przepust rurowy, ten okular, który znajduje się na progu, on dodatkowo jeszcze wymusił wyższe piętrzenie wody i spowodował to, że występuje dławienie wody. Woda w całości nie wpływa do tego kanału, tylko nadwyżka tej wody wpływa. W związku z tym większa ilość wody jest kierowana w stronę zakładów winiarskich. I na koniec tej historii o tym progu chciałbym zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, kiedy przestały funkcjonować zakłady winiarskie, w sytuacji, kiedy właściwie zanikły całkowicie pobory wody przez zakłady przemysłowe w mieście i całość wody przepływa przez miasto Żyżardów, ta ilość wody, która płynie w tym drugim korycie, czasami bywa zbyt duża, powodując pewne zjawiska podtopienia pewnych terenów, czy też nawet, powiedziałbym, zjawiska powodziowe. Natomiast w tym korycie swobodnie mogłaby oczywiście zmieścić się większa ilość wód,
która przepłynęłaby bezpiecznie przez miasto, ale to urządzenie piętrzące, które kiedyś pozytywną rolę odgrywało dla miasta, bo tak jak powiedziałem, służyło rozwojowi tego miasta, w tej chwili stanowi pewne ograniczenie w przepływie wody w tym kanale i jest pewną niedogodnością z punktu widzenia prawidłowego rozpływu wody w mieście i zachowania równowagi tutaj przepływu, a również tego, co nazywamy równowagą w tym systemie, ekosystemie, czyli tak zwanym zrównoważonym rozwoju. Zespół Ludowy Wiskitki stanowią głównie osoby zrzeszone w miejscowym kole gospodyń wiejskich. W obecnej formie zespół działa od maja 2013 roku i prężnie się rozwija, zapraszając do swego grona osoby w różnym wieku. Misją zespołu jest krzewienie i rozpowszechnianie polskiej kultury ludowej poprzez wykorzystywanie utworów znajdujących się w bogatych zbiorach Polskiej Akademii Nauk. Kółeczka, kółka, koło mego sadu, pyta się kapale, ile mam posagu, tyle mam posagu, ile gwiazd na niebie, tylko się zapytaj, czy pójdę za ciebie. Posagu pytają, sami nic nie mają, jeden od drugiego buty pożyczają, kawalerskie buty od wielkiego święta, tylko z domu wyszedł. Mam ja chłopca, mam ja chłopca.